to, proszę Państwa, po lewej stronie Łódzki Klub Sportowy, po prawej Warszawska Legia, sędziowie na czele Dobrosław Stec i oklaski witają komunikat spikera, że za chwilę, za sezon 1976-77 zostaną wręczone złote buty Kazimierzowi Dejnie. Ten wspaniały piłkarz rozegrał w barwach reprezentacji Polski 90 występów, miał złote buty, jednak zdobywa po raz pierwszy. Zastępca naczelnego redaktora Sportu Katowickiego, który ufundował tę nagrodę, redaktor Janusz Jeleń, sekretarz generalny Polskiego Związku Piłki Nożnej Zygmunt Ból, sekretarz generalny Legii pułkownik Zenon Olszak, znany działacz, szef piłki nożnej pułkownik Zbigniew Korol, wręczają to przepiękne trofeum, gratulacje, o właśnie, pocałunki, kwiaty, przemiła, piękna uroczystość, proszę Państwa, i ogromna radość dla wszystkich miłośników futbolu. Pragnę przypomnieć, że Kazimierz Dejna gra w warszawskiej Legii od 1966 roku, debiutował w meczu z chorzowskim Ruchem. W tym okresie, jak już mówiłem, rozegrał 90 spotkań w pierwszej reprezentacji narodowej. 444 mecze ligowe w Legii strzelił dla swych barw, dla wojskowego klubu 160 bramek. Gratulacje od klubu kibiców warszawskiej Legii. Oto zdobywca złotych butów sezonu 1976-77 Kazimierz Dejna. No, ciągle utrzymujący się w świetnej formie, oby tak dalej. Oby tak dalej, z pożytkiem dla reprezentacji i dla swojego klubu. Gratulujemy serdecznie, panie Kazimierzu.